Ale powoli idzie, no szybko. No ale kusząca propozycja, no 15 tysięcy miesięcznie za mięso to na pewno bym się zgodził. Co ja zrobiłem? Co zrobiłeś? Zapomniałem śmietanę dodać. No dobra. Mama Muminka to nie jest imię już samo w sobie? Muminka? Nie było pokazane tego, że ona go rodzi. Nie było momentu. Jakby był szpital na przykład, to byśmy byli pewni. A tu nie. Zamykał się dom, to skąd wiesz, co tam się działo? Co to? Będziemy nagrywać pytania? Pytania i odpowiedzi będą. No to nagrywamy. Po co to na siłownię w ogóle chodzi? Siedzi tutaj. No to... Szanowni Państwo, moi drodzy, witam Was serdecznie w tym kolejnym odcinku z pytaniami i odpowiedziami. Myślę, że nie mam nic do powiedzenia, oprócz tego, że kot tutaj idzie. Przychodzimy do pierwszego pytania. A, i najpierw chciałem takie tłumaczenie dziadka trochę zrobić, że no nie odpowiadam już niestety na Wasze pytania na Facebooku, ani na Instagramie, nie ma szans. Ja mam tam 40-50 pytań dziennie. Musiałbym nic nie robić chyba w życiu, żeby móc odpowiedzieć na wszystkie te pytania. Tym bardziej, że niedługo będzie już grupa prawdopodobnie. Mam już zaufanego moderatora, tylko trochę się ociąga. Strasznie ciężko go przekonać. Tak, pytania mamy właśnie tutaj. Pierwsze pytanie od mojego stałego widza, Władca Odchłani. Władca Odchłani. Kiedy jakieś koszulki z ketozą od Keto Kocura z jego hasłami? Błąd w adaptacji, to ja kupuję w ciemno. Jak na to pytanie odpowiedzieć? Wiecie, jaki jest stan moich finansów na teraz? Może poczekajmy jeszcze chwilę, co? Jak się troszeczkę odbuduję, jak Piotrowi zwrócę cały dług, który zapożyczyłem u niego na siłownię. Chyba, że Piotr by jeszcze raz zainwestował. Ostatni raz w brata, co? Nie. Może akurat, co? Nie, tak? Ostatni raz już było pożyczane, ostatnio. Nie, nie będzie już. Aesthetic Power and Bodybuilding Motivation TV. Bardzo fajny nick. I dobra sylwetka na awatarze. Zrobicie kiedyś Dzień Jedzenia Piotera? Z tego co mówił, je inaczej niż Rafał, a myślę, że film byłby ciekawy. Bardzo proszę, Dzień Jedzenia Piotera, now! Raz dwa. Dobra, czyli w takim razie Dzień Jedzenia Piotera. Ty. Nie no, żartuję, rób. A więc zaczynamy, moi drodzy, od czego? Od jajca. Najpierw do szklanki, bo jak będzie zepsute, to wszystkie inne zepsuje. Wąchamy eleganckie jajeczko. A tak rób, ale fajny sposób, a rzeczywiście, ja wszystko wpierdzielam tak? Do szklanki od razu, no. Jedno z pierwszych, to lecimy dalej. Ale rzadko tak się zdarza. No rzadko, ale to się zdarzyło niestety, od tego momentu po prostu. To jest 80 groszy w dupę wtedy. Tak. Więcej, jak się więcej nie zmarnuje. Jak zmarnujesz, jak się przy 11 stanie i to. Przypomnijmy, że Piotr to jest trudny temat, to jest człowiek, który w dupie ma wszystko, również walory smakowe czy cokolwiek, fakturę posiłku. No nie jest tym człowiekiem, który po prostu lubi sobie usiąść i zjeść na przykład porządną golonkę, tylko zrobi, memła to wszystko do środka, zrobi taką pamułę tak zwaną i wypije to i tyle. Jedzenie na cały dzień. No to pokaż, jak jest porcję. Przepysznie to jest. Także dzień jedzenia załatwiony, przechodzimy dalej. Także widzicie, Piotr tak właśnie je. Dobrze co? No dobrze co, no nic nie mówię. Pokażemy jeszcze tabelę mikroelementów wszystkich, które ma to, co zjadłeś. Nie było, że to jest ściema. Jak to nazywasz to danie? Pamuła, tak? Pamuła. To jest pamuła. Czyli jak chcecie zrobić pamułę Piotera, to macie mniej więcej przepis. Mniej więcej, całkiem macie przepis. Macie wszystkie składniki, mikroelementy. Piotr tak żyje. I tak można bez końca. Lejto 93. Witaj, czy uważasz, że gdybyś zaczynał budowanie swojej sylwetki od początku na keto, to możliwe byłoby osiągnięcie takiej formy, jaką masz obecnie, czyli masa mięśniowa i docięcie. Pozdro. Uważam, że jest to możliwe do zrobienia, ale minimalnie wolniej, bo jednak na diecie węglowodanowej macie te skoki insuliny. Tak, no tak jak nasi bracia węglowi właśnie robią, no jedzą te ziemniaki, polewają tam tym barszczem. No i mają te skoki insuliny, nie? Wtedy to faktycznie pomaga, jeżeli chodzi o szybkie budowanie masy mięśniowej. Jednakże uważam, że nie znaczy to, że jest to lepsze. Im szybciej zrobicie, tym no może jak jakieś zawody Was interesują, to tak, no to faktycznie wtedy szybko, a później redukcja. Tyle, że my mamy w ten sposób łatwiej, że my praktycznie nie redukujemy. To jest 3 tygodnie, 4 tygodnie zrzucania wody i nasza sylwetka jest w pełni. No bo my nie nabieramy tłuszczu, jeżeli jemy racjonalnie wtedy, gdy jesteśmy głodni, nie musimy nawet kalorii tak naprawdę pilnować.
No jak ktoś chce jeść 5 posiłków dziennie, no to tak, nie ma problemu. No widzicie, po moich posiłkach jem 2 razy dziennie, no, no te mięśnie się trzymają dosyć, no. Myślę, że no reasumując to pytanie, tak, zrobiłbym tą sylwetkę spokojnie. Troszeczkę wolniej, ale jednak dużo zdrowiej. Kolejne pytanie. Salcia 92 pyta tutaj. Chyba pani. Chyba tak, bo jakaś taka bardzo piękna, przepiękna sylwetka jest na awatarze, wiesz, takiej kobietki, no. Takiej panicy. Taka pod żonę już. Wracając do wina w ketozie. Ile wina witrawnego nie wybije z ketozy, zakładając, że węgle w nim zawarte nie przekraczają limitu węgli dziennego? Jak często zdarza ci się wypić wino? Z winem to jest tak, że jego naprawdę można bardzo dużo wypić, bo tych węgli tam praktycznie nie ma. Tyle, że pytanie teraz brzmi, po co tego wina pić więcej niż potrzeba, nie? Ja zawsze jestem w tej grupie ludzi, którzy piją do tego momentu, kiedy to jest korzystne. Oczywiście zdarzają się okazje, w których trzeba wypić więcej, na przykład, nie wiem, no chrzciny, albo jak odbierasz pierwszą rentę, no bo na węglach tam różne rzeczy się dzieją, nie? No to tak, to wtedy trzeba to uczcić większą ilością. Wolność finansowa na węglowodach, jak to się nazywa. To jest wolność, renta. No właśnie, o tak. Kolejne pytanie. Ciekawe, co byś zrobił, gdyby jakaś znana firma suplementacyjna zaoferowała ci sponsoring, dajmy na to 15 tysięcy miesięcznie, za reklamowanie suplementów. Dużo firm, no może nie dużo, 2 firmy suplementacyjne do mnie się zgłosiły już i właśnie pytały, czy mógłbym reklamować białko, kreatynę i takie tam inne rzeczy. Grzecznie odmówiłem po prostu, bo no to nie jest mój świat. Gdyby się zgłosił do mnie Henryk Kania albo Sokołów, to oczywiście od razu biorę takiego sponsora i chodzę z tymi kiełbasami na treningu, nawet pokazuję. Konstar by się zgłosił? Konstar musiałbym przemyśleć. Od nich też nie reklamowałbym na przykład piersi z kurczaka. To musiałyby być naprawdę wędliny wysokiej jakości, bez jakiejś tam zbędnej chemii, wtedy tak. Ja nigdy nie byłem jakimś człowiekiem, który gonił za pieniędzmi specjalnie. Pieniądze, jeżeli macie dobry stosunek z pieniędzmi, to one same się pojawiają tak naprawdę. Można się łatwo odkuć, nawet gdy jesteście bankrutem. Czego myślę, będę kiedyś dobrym przykładem dla was, jak sobie cofniecie filmy wcześniej i zobaczycie na przykład 2 lata później, jak już pływam na tych swoich jachtach, no. Także tyle. Nie skupiam się na pieniądzach raczej. No ale kusząca propozycja, no 15 tysięcy miesięcznie za mięso, to na pewno bym się zgodził. Pan Paweł. Chodzi o to tutaj, że pan ma problem taki, że jak procentowo sobie wyliczył makro, to wychodzi mu węgli dużo więcej niż 20 gramów. Wielokrotnie wam, moi drodzy, tłumaczyłem, że to nie o to chodzi, że ketoza, że ketoza to jest 20 węgli. Oczywiście, jeżeli chodzi o proces adaptacji, to tak, te 20-30 węgli jest to taka magiczna granica, którą powinniście jednak respektować, żeby się dobrze zaadaptować. Jednakże, jeżeli już jesteście dobrze zaadaptowani... Może powiedz też, dlaczego tak nisko lepiej trzymać jest na adaptacji. To może się wypowiem do końca i potem przypomnę. Dobra. Jednakże, jeżeli macie już okres adaptacji za sobą, te 2 tygodnie czy tam miesiąc, zależy, każdy się inaczej adaptuje. No pełna adaptacja to już jest 3 miesiące, pół roku i tak dalej, ale jeżeli chodzi o to, to później sukcesywnie zwiększamy te węgle o 10, o 15 gramów tygodniowo, tak, aby nadal pozostawać w ketozie i czerpać z tego wszystkie korzyści z jednego paliwa i z drugiego paliwa. Bo my, ketogenicy, tak naprawdę potrafimy korzystać i z jednego, i z drugiego. To nie jest tak powiedziane, że 20 węgli tylko i koniec. Ale jednak, jeżeli macie problemy na przykład z takimi rzeczami jak ciągoty do słodkiego, do takich rzeczy właśnie jak jakieś ciasteczka, jakieś kebaby, jakieś ciasto jeszcze pszenne i tak dalej, to warto trzymać te węgle bardzo nisko, dlatego że kompletnie nie macie wtedy na to smaku. Jeżeli sięgacie na przykład po jakiś cukier, jest to po prostu niesmaczne. Odzwyczajamy się od tego, więc ludziom ekstremalnie otyłym albo takim naprawdę już z dużą nadwagą, no proponuję niskie jednak węgle trzymać cały czas. Bo to jest po prostu uzależnienie, cukier uzależnia. Tak. I tak samo jak się leczy alkoholizm, nie tak, że zmniejszamy dawkę alkoholu, tylko odcinamy. Bardzo dobrze powiedziane. Ja bym jeszcze dodał tutaj o tym doświadczeniu przeprowadzonym na myszach, że myszy w stanie laboratoryjnym uzależniały się bardziej od cukru niż od marihuany, niż od weź tego kota. Nie, on się zrobi, jest bardzo ostrożny. I od innych narkotyków. Także ciekawostka taka dla was. Dlaczego tak jest, że po prostu tak chętnie sięgamy po węgle? Przechodzimy dalej. Bardzo fajne pytania dzisiaj, nie? Mhm, takie... Takie przemyślane. Tak. Pani Ada Mi, tu jest taki bardzo miły komentarz, czyli dużo dobrej wiedzy, motywacja podniesiona, sporo dobrego humoru. Lubię was mucho. My też bardzo lubimy wszystkie subskrybentki mucho.
Chociaż Piotr nie może tak lubić jak ja, bo tam za ścianą siedzi bratowa, więc no. Więc ja bardzo lubię, tak. Piotr tam szanuje, nie? Tak, bardzo. Szacunek do pani Ademi. Jedziemy dalej. Pan Łukasz 2004.pl. Czy będąc w ketozie, organizm potrzebuje tyle samo snu, czyli 7-8 godzin? I to jest bardzo złożony temat, który prawdopodobnie poruszę w kolejnym filmie z merytoryką. Jeżeli chodzi o sen, to nie jest tak łatwo, że jest te mityczne 7-8 godzin i każdy musi tyle spać, bo może nie będę pieprzył, tak. Bo pokażę wam pozycję, którą polecam. To jest must have według mnie dla ludzi, którzy chcą żyć długo, zdrowo i po prostu każdemu to polecam. To nie tak, że wy tylko trenujecie i to jest dla was. To jest dla każdego, który ogląda ten kanał, bo wiecie, że ja chcę przeżyć ponad setkę. Z tego dowiecie się właśnie, że nie ma czegoś takiego jak sen 7-8 godzin i jesteś wyspany. Każdy inaczej to traktuje. Sen jest tak naprawdę podzielony na cykle snu. Najlepiej przespać takich 4-5 cykli. No nie będę wam mówił. A to zostaw już na... Tak, albo zrobię właśnie temat. Film merytoryczny. Jeżeli już chcecie się dowiedzieć, to jest jedna z pięciu książek, które wszystkim polecam przeczytać. Takie coś musicie przeczytać. Jeżeli chodzi o ludzi w ketozie jeszcze, dodam, że faktycznie my troszeczkę mniej śpimy. Wydaje mi się, że średnia taka dla nas to jest 4 cykle snu. Wystarczy spokojnie 6 godzin i czujemy się po prostu wypoczęci. No ludzie jednak w węglozie potrzebują się troszeczkę chyba dłużej regenerować. Niestety jakość pożywienia jest, ja uważam, że po prostu gorsza. I to się odbija. To się odbija przede wszystkim na poziomie mitochondriów. Zajrzyjcie sobie w podstawy biochemii, jak mitochondria reagują na tłuszcze, a jak na węglowodany. I dlatego dowiecie się, dlaczego są takie spadki energetyczne i dlaczego tak jest to dużo mniej wydajne, jeżeli chodzi o przemielenie tej energii. I dlatego też dowiecie się, dlaczego dietetycy nie dyskutują na poziomie molekularnym. Właśnie o to chodzi. Dietetyka, no dobra, nieważne. No. Niech będzie o tyle. Jakiego rodzaju książki lubisz czytać? Poradniki, literatura sukcesu, też trochę książek naukowych, astrofizyki troszkę liznę, takich podstaw fizyki. Jeżeli chodzi o powieści, to bardzo mało. Jedna raczej w roku wpada. Tak to książek około 20-25 rocznie przeczytam. A jak już wpada jakaś powieść, to raczej taka klasyka typu właśnie Dracula albo Hrabia Monte Cristo z tego rodzaju, takich starszych. Film z książkami niedługo będzie, także zobaczycie co ja czytam. Powiecie, że psychol pewnie, bo zahaczam też o duchowość, o parapsychologię. I przede wszystkim interesuje mnie naukowe wytłumaczenie działania na podświadomości, czyli wmawiania sobie tego, jaki to jestem wspaniały. No i dochodzenia do sukcesu dzięki temu. A Piotr co czyta? Bardzo podobnie. Bardzo podobne właśnie. Czyli wiedzę praktyczną ja raczej... I filozofii dużo, nie? No nie, filozofia tak, na pierwszym miejscu. Pan Wojciech Sankowski, tu jest bardzo ciekawe pytanie. Witam. Co sądzisz o diecie ketogenicznej w wersji MCT? Czyli takiej totalnie tłuszcz, 60% tłuszczu pochodzi z MCT. 13% to jest pozostałe tłuszcze i 10 białka, 17 węgli. Co sądzę? Na pewno nie jest to dieta dobra dla mnie, bo jak wiecie, nie jestem jakoś specjalnie aktywny. 4-5 treningów w tygodniu, do tego praca siedząca dochodzi, więcej siedzę jednak w życiu. I taka ilość tłuszczu w MCT po prostu spowodowałaby, że ja musiałbym siedzieć na kiblu cały czas, bo nie zdążyłbym tego przemielić. Oczywiście, znam dużo ludzi, którzy korzystają z takiego rozkładu tłuszczów i ci ludzie sobie bardzo dobrze z tym radzą i sobie chwalą to. My, amatorzy, trzymajmy się jednak jedzenia takiego zwykłego po prostu. Nie kombinujmy, no tak może. Ja zalecałbym jednak zrównoważoną dietę opartą na zdrowych składnikach. Jednonienasyconych też jednak dołóżmy troszeczkę więcej. Nie bazujmy jednak tylko na tych nasyconych, no bo nawet jak smalec weźmiecie, no to tam jest proporcja taka, że jest tych kwasów. To jest ciekawostka, praktycznie tak. Pół na pół. To nie jest tak, że o, smalec, kwasy nasycone tylko, nie? No nie no, tam jest dużo nasyconych i jedno nienasyconych, też są wielo nienasycone. Tak, i to nam powinno coś mówić od razu. Trzymajmy się jednak więcej natury, a nie próbujmy kombinować jednak naukowo w takich sprawach jak dieta. To sobie zostawię na koniec od pani Kot Behemot. Przypomnij mi o tym. Dobrze. Kolejne pytanie. Pan Nigo 17. Rafale, dziękuję ci za to, że przedstawiłeś mi ten wspaniały stan umysłu. Jestem na początku adaptacji, ale czuję się świetnie i mam takie pytanie. Cardio jest dobre na ketozie?
Dużo o tym kardio już rozmawialiśmy. Dobre jest wszędzie kardio, no bo możesz zwiększać swoją wydolność. Możesz przygotowywać się dzięki temu do złapania jakiegoś zwierzęcia i zjedzenia go tam na sawannie. Ale jeżeli chodzi o chudnięcie w ketozie, kompletnie nie potrzebujesz kardio. Pan Jakub Janiak, hej kocurze, możesz powiedzieć, ile średnio miesięcznie wydajesz na jedzenie? Chciałbym spróbować keto diety, ale zastanawiam się, czy mój portfel to wytrzyma. Też już odpowiadałem na to pytanie, ale mnogość nowych widzów zobligowała mnie do tego, żeby odpowiedzieć raz jeszcze. Dawno temu ktoś na podstawie moich zakupów w jednym filmie wyliczył, że średnio dziennie na dietę wydaje około 10 do 20 zł. Myślę, że nie jest to dużo jakoś specjalnie, bo przede wszystkim musicie uważać na tłuszcze, jak na jakim można pracujecie. Taniej. Można też jeszcze taniej, tak jak Piotr to robi, nie wiem, czy było widać. Nie, nie było. Pokaż jeszcze raz. Można taniej. Można taniej właśnie. Ale najlepszym chyba przykładem jest na to jeden z moich patronów. Taką ciekawą informację mi napisał, że zaoszczędził dzięki mnie tyle na diecie, że może po prostu wpłacać mi najwyższy próg i nadal na tym oszczędza. Nie widzę problemu, żeby utrzymać się nawet będąc studentem na takiej diecie. Energia z tłuszczu jest też niesamowicie tania. Normalny, dobry smalec jak kupisz, to jest w przeliczeniu na kilokalorie, to jest dużo mniej. Smalec, no nawet nie trzeba kupować smalcu, tylko kupić sobie pod gardle, z boczkiem na przykład zmieszać, przetopić też to. Też można, tak. I jeszcze taniej wychodzicie. Kolejne pytanie brzmi... Zadał je pan Jeff. Jeff Side. Co sądzisz o cyklicznej diecie ketogenicznej, że powiedzmy jak już jesteś w pełni zaadaptowany do ketozy, to zacząć stosować coś takiego, że od poniedziałku do piątku trzymamy normalnie dietę, a w weekendy ładujemy się jak świnia. No tak nie napisał, ale zaraz ci odpowiem, co o niej sądzę. Wyróżniamy takie dwa jakby rodzaje, czyli TKD i CKD. Są to takie ładowania węglowodanami po to, aby, nie wiem po co w sumie, żeby lepiej się czuć, żeby mieć niby lepsze osiągi niż na czystej ketozie. Jak jeszcze toleruję coś takiego jak TKD, czyli dietę, która przewiduje ładowanie przed treningiem niewielkiej ilości węgli, no dajmy na to 30-60 gramów, w zależności jaką kto ma tolerancję, to nie rozumiem totalnie tego ładowania weekendowego jak świnia po prostu, że przychodzisz, napychasz ten żołądek tą energią z węglowodanów i później próbujesz cały tydzień przeżyć na tej energii, wychodząc z ketozy i adaptując się w czwartek, piątek. Ja wam powiem, jak zaczynałem dietę ketogeniczną, to praktycznie no, próbowałem wszystkiego, nie? Żeby sobie zobaczyć, bo jestem taki akurat, a nie inny, że lubię testować różne rzeczy, czy coś jest lepsze, czy nie. I takim CKD byłem chyba z 2 tygodnie, nie, dłużej, z miesiąc byłem na takim CKD. I wyglądało to tak, sobota, niedziela było ładowanie jak świnia, brzuch się rozdymał, traciłem swoje człowieczeństwo, no bo to zachowujesz się jak chomik, nie? Żresz, 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 żeby naładować tego. Ta morda, no akurat w tym przypadku brzuch się rozdymał. I okej, okay, poniedziałek, wtorek, środa były fajne, bo ta energia jeszcze była. Jeżeli chodzi o nasze treningi z Piotrem, to mamy je dosyć intensywne, jeżeli nie robimy beki pod ten, pod film. Dlatego w czwartek i piątek ta energia się kończyła. Byłem taki już naprawdę... Kręciło się w głowie, no bo zaczynał się proces już adaptacji do ketozy, do korzystania z ketonów i do tłuszczów. Dlatego czwartek i piątek były masakra i tylko czekało się na to, aby znowu w sobotę, niedzielę naładować się tymi węglami. I gdzie tu jest sens, powiedzcie mi, gdzie tu jest zdrowie, jeżeli wy poniedziałek, wtorek, środa czujecie się fajnie, czwartek, piątek jesteście znowu na adaptacji, żeby to znowu w sobotę i niedzielę zepsuć. To tak jakby do benzyny troszkę diesla dolewać. Właśnie w ten sposób, to jest, no nie wiem, jeżeli chodzi o zdrowie, to kompletnie tego nie widzę. Ja tak się czułem na CKD, TKD jest okej jeszcze. Nie wiem po co to robić, w przypadku faktycznie wojowników, którzy tam walczą w klatkach, czy pięściarzy, no tak, to jeszcze zrozumiem, bo tam jakoś ta ich wydolność może się faktycznie zwiększyć. I tam znowu ważniejszy jest inny cel niż zdrowie. Tak, tam jest też inny. Tam masz gościa zabić, tam wchodzisz do ringu, masz mu połamać żebra, jak Mike Tyson na przykład. I nieważne, czy jutro będziesz czuł się jak szmata, czy nie, tam są po prostu, ma być ten dzień idealna dyspozycja. TKD jeszcze jest dopuszczalne, oczywiście po dobrej adaptacji, jeżeli już faktycznie potrafisz korzystać z tłuszczów i z ketonów. CKD absolutnie odradzam, jeżeli twoim głównym celem jest zdrowie i długie życie. Może jeszcze zrobię taki test dla was tego TKD, żeby sprawdzić, czy to jest faktycznie dobre. Tak systematycznie podejdę przez miesiąc, będę ładował te 30-40 węgli przed treningiem i się wypowiem. Czy opłaca się trenować w trakcie adaptacji? W trakcie adaptacji nie opłaca się chyba niczego robić, taka jest prawda. Żyć się ledwo opłaca. W
tracisz cały glikogen z mięśni, tracisz wodę z mięśni, tracisz dużo minerałów w tym okresie, więc treningi wyglądają faktycznie tak, a nie inaczej. Dlatego ja zawsze doradzam zrobić sobie takie małe roztrenowanie. Takie małe roztrenowanie sobie zrobić w trakcie adaptacji, po prostu przetrwać to, bo w drugim i trzecim tygodniu ty już zaczynasz się adaptować do korzystania z trójglicerydów, ty już zaczynasz magazynować je w mięśniach, ty już zaczynasz korzystać z ketonów, no i treningi wracają na ten tor, który był tak naprawdę przed adaptacją. O, tu jest ciekawe pytanie i super nick, pan I'm the most cold-hearted son of a bitch you'll ever meet. Jeśli głoszą, że miałeś wcześniej kanał na YouTube. Miałem taką malutką pierdółkę, to miało chyba z 800, z 900 subów. Robiłem takie malutkie filmiki satyryczne z innymi YouTuberami. Pokazać to faktycznie? Nie wiem. Kiedyś pokażemy. Kolejny komentarz, bardzo miły, od jakiejś subskrybentki. Pani Renata M. pisze: jak zwykle rewelacja, jak ja was uwielbiam, chłopaki. No, pani Renato, bardzo panią uwielbiam. Piotr, myślę, że szanuje. Co KetoKot sądzi o Akta 2 i o aktualnej sytuacji politycznej w Kotlinie Kongo? Czy ketoza ma wpływ na globalne ocieplenie? Może zacznę od ostatniego. To węgloza ma wpływ na globalne ocieplenie, bo oni pierdzą tym azotem, tym wszystkim, i dlatego teraz mamy taką temperaturę, a nie inną. Tak, to wszystko, cały ten weganizm jest winny. Wszystko to gnije w tych kiszkach, pierdzicie. Ale jeszcze Kotlina Kongo miała być. Nie znam, nie wiem, jaka jest sytuacja teraz. Jak widzicie, sytuacja polityczna w Kotlinie Kongo jest bardzo kontrowersyjna i napięta, więc przejdziemy do kolejnego pytania. Ostatnie pytanie, takie już naprawdę na myślenie. Będziemy to rozważać długo. Pani Kot Behemoth, jak nazywała się mama Muminka, zanim urodziła Muminka? I teraz tak. Czy mama Muminka jest mamą Muminka, jeżeli nie ma Muminka? A Muminek, ona urodziła Muminka, czy była adoptowana? Nie, ale nie było pokazane tego, że ona go rodzi. Nie było momentu narodzin. Jakby był szpital na przykład, to byśmy byli pewni. A tu nie. Tu jest już Muminek, no nie wiem, nastoletni pokazany? Tak. Może oni nie są powiązani? Kompletnie. Mogą w ogóle być niepowiązani ze sobą, tak. Jak zamykał się dom, to skąd wiesz, co tam się działo? Nie wiem, czy jakby wracać do wybuchu czarnej dziury na samym początku. Czarna dziura do mnie przyszła. No to dlaczego teraz uciekasz? Pokaż się ludziom. A gdyby to jednak się okazało tak, że oni wszyscy zostali wyrzuceni jako jedna materia i oni powstali naraz wszyscy, po prostu tak się ponazywali, tak jak Adam ponazywał wszystkie stworzenia, to będzie mama Muminka, to będzie tata Muminka, to tak naprawdę nie... Tak, mogło tak być. Nie przekazywali genów swoich, czyli genom jest różny. Trzeba uniwersum Muminków w ogóle najpierw rozpatrzeć, jakim oni uniwersum żyją. I czy nie było kilka równoległych na przykład tam światów tych Muminków przy okazji? Czy my zawsze ten sam widzimy świat Muminka, jeden ten sam w każdym odcinku? Czy oglądamy równoległe światy, albo różne wersje wydarzeń? Nie dojdziemy raczej dzisiaj do konsensusu. Ja też nie będę mógł spać, bo to jest tak... dobre pytanie. Może Kot Behemoth swoją jeszcze teorię napisze pod spodem i będziemy to rozważać w kolejnym odcinku, co? Nie wiadomo, czy to nie jest syn Buki, bo ta Buka tam przychodziła, po co tam lazła do nich? Do kogo ona tam lazła najczęściej? Buka. Do Muminków? Nie wiem. Skąd wiesz, czy to nie był byt wyższy jednak jakiś? Czy Muminek był w ogóle? Czy Muminki istnieją? To jest... egzystencja sama, tak, nie? Tak, to trzeba. Czy Muminek odpowiedział sobie na pytanie kiedyś? Czy to jestem. Jest, tak. Czy on wstał i było po prostu jestestwo jego, nie? Tak, to jest bardzo ważne. Od podstaw. Bo jak nie, to wszystko może nie istnieć. To mógł być tylko sen dla nich. To mógł być sen po prostu. Albo to jest jeden byt po prostu w kilku projekcjach. Albo tak. Może to być, że Buka po prostu stworzyła to wszystko i ona teraz przegląda to z innego tam punktu widzenia. No. I ponazywała. I to Buka mogła ponadawać im wszystkie imienia, tak, imiona. Tak, czyli to jest taki biblijny Adam. Tak jakby, no. Albo Ewa. Albo jedno i drugie. Ale to jest mindfuck teraz, mam. Będę myślał. Także dziękujemy za wszystkie pytania, jakie zadaliście. Oczywiście zadawajcie pytania pod spodem. Oczywiście pozbieram to wszystko później i będziemy odpowiadać tak jak dzisiaj. Liczę na Kota Behemota też, że przedstawi swoje stanowisko i będziemy ciągnąć nadal ten temat. Dziękuję za uwagę. Jakieś słowo mądre na koniec mojego dziennika. No dobra, daj. Przecież nie było. Co by tu znaleźć dla was? To jest taki dziennik, który prowadzę dla siebie. Mam tutaj najważniejsze cytaty, które bardzo motywują mnie, jeżeli mam słabszy dzień. To takie aroganckie trochę, ale to nie ja powiedziałem, to mnie tylko motywuje.
Trudno być skromnym, gdy jest się kimś tak wielkim jak ja. Powiedział to Cassius Clay, czyli popularny Muhammad Ali. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejsze pytanie i odpowiedzi. Miłego dnia, niezależnie na jakiej jesteś diecie, życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego. A przypiąć łapę na koniec? Tak. Idę, Piotrek, nagraj mi, jak to próbuję złożyć to gówno. Nie składaj tego gówna. Nie składaj. To jest posrane.